Siemanko widzowie, zapraszam was serdecznie na nowy odcinek na kanale Paweł Diduszko, gdzie Bladi, Krzysiu i Tomek testowali pączki ekipy, także wbijajcie. I jako taki easter egg powiem wam, że szykuje się nowy odcinek, też związany z pączkami ekipy, także zostawcie suba. A teraz zapraszam was na odcinek z Wagonika. Miłego oglądania. Dobra, Wikusia jest tramwajarzem. Super. No widzisz, Wikusia, w końcu się doczekałaś swojego pierwszego tramwajarstwa, tak. No teraz pierwsze możesz rozjeżdżanie ludzi. Teraz w końcu możesz rozjechać, kogo chcesz. No i okej, no i jedziesz sobie, Wikusia, jedziesz. Wczuta jesteś? Czujesz? Jestem bardzo wczuta, czuję jak tak? Z Bydgoszczy do Podlasia jedziemy. O, co się dzieje? Jezus, słuchaj, linia 69. Tak. I po lewej stronie jest Robin Hood. Po lewej stronie... O, który zaraz pozna swoją nową rodzinę. Nie, no to nie można tego też. Nie możesz go rozjechać. Nie możesz tego przejechać, co nie? No, nie możesz, co nie? Dodatkowo po tej stronie chcesz para staruszków zakochanych sobie na zabój, nie możesz ich przejechać, Wikusiak z 99, no. Tam jakaś losowa para staruszków, zobacz. Dokładnie. O nie! Moi dziadkowie już nie żyją. Kurde, co to w ogóle za karty są? Wydaje ci się, że nie żyją. A, w porządku, w porządku. A, wydaje ci się. Po drugiej stronie jest wściekły, który zaraz rozszarpie. No, a co? A tam! Co tam za wściekły pies, jak do stado mew, które na ciebie nasrają. No właśnie, stado mew, które na ciebie nasrają, Wikusiak. 9-9, jak tego nie przejedziesz. To jest nieważne, jak... Mi się wydaje, Wikusiak, że musisz przejechać po prostu. Ale wyobraź sobie, że jeżeli nie rozjedziesz tych mew, to one zrobią dla ciebie absolutnie wszystko. Czyli nie będą na ciebie strać. One zrobią na ciebie. No nie no, stranie jest priorytetem. Wiecie co jest najgorsze, że moja moderatorka nazywa się Mecha. No właśnie, Mecha zrobi dla ciebie wszystko. Wyobraź sobie, Wikusia, będziesz władcą. Ale najpierw na ciebie nasra, co nie? Nie wiadomo. Wikusia, powiedz mi, lubisz hawajską? A czasem zjem. Kurde. Nie zadziałało, co nie? Boni. A nie, to zmienia postać rzeczy. Przejedź go, Wikusiak. Natychmiast. No kurczę. No problem jest taki, że po lewej stronie nie ma żadnego zwyrodnialca w sobie. No nie ma. Jak nie? No a po prawej stronie... Jak to? To przecież mewy to strasznie zwyrodnialce. A po prawej jest urczego kociaka przyjedziesz? Kociak nie jest nie. Co tam jakiś ciekły pies? Prawa, bo boję się, że widza mi zjada. Nie. Tak, no ale no... Dobrze. Ja cię kręcę. Tragedia. No niestety w Eybi, no nie idzie ci za dobrze w tej grze na razie. Okej, Eybi, wczuj się. Dobra, w takim razie jedziemy pociągiem z Łodzi do Łodzi. Autobus szkolny pełen dzieci, o bogowie. Na Łódź Widzew. Po lewej stronie mamy Dalaj Lama. A po prawej masz autobus szkolny pełen twoich widzów, Eybi. Chyba nie chcesz ich przejechać. No to jest autobus pełen twoich widzów, Eybi. Ty masz widzów, naprawdę. No, chyba nie chciałbyś. Radzi da się przybliżyć do karty, żeby łatwiej można było przeczytać. Zapisy przybliżyłem trochę, widać już teraz? No, a co mi po jakimś Dalaj Lamie? Eybi, no chyba ten. Twój ulubiony aktor. Eybi nie ma ulubionego aktora, on się nie zna na filmach. No. Co? Ja ci dam. Aktorem jest pewnie Bladi, bo super reżyser. O bogowie! No i po robocie. Aleks, musisz to zmodyfikować, musisz to jakoś potężnie zmodyfikować. Ale po lewej stronie. Nie, to jest kosa. Właściciel demonicznego cyrku. No to mi to za złe, to jest zajebiste! To mi też się podoba. No tak, no niestety, ale będziesz musiał przejechać tego właściciela demonicznego cyrku, żeby ocalić całą swoją rodzinę, no. Chyba warto. Mówisz, czy brat bliźniak. O nie! Dokładnie, cała twoja rodzina jest po prawej stronie. No właśnie. A cała twoja rodzina głośno wyraża niechęć do twoich pupili lub dzieci. Ale ja nie mam dzieci! Ja nie mam twojej, rozumiesz? Dodatkowo, nie wiem czy wiesz, ale musisz przejechać tego klauna, bo zobacz, jeśli go nie przejedziesz, to on, bo to on przytrzymuje całą twoją rodzinę. Jeśli zginie, twoi bliscy też zginą, no. No ale i tak zginą. Musisz przejechać wtedy w lewy tor, no nie ma siły, co nie? No nie, no tutaj raczej kosa poleciała, przejeżdżał lewą stronę. Jest! No punkciki lecą! Czekaj, to przejeżdżasz też swoją rodzinę, wiesz o tym. Nie, no zjebałeś. Nie, nie. Całą twoją rodzinę, jeśli zginie, twoi... A, to zjebałem, faktycznie, to odjebałem. To myślałem... Faktycznie. Ale przynajmniej widzowie przetrwają, bo kurde, ale nie ogarnąłem tego, faktycznie zjebałem, czyli w tą stronę działa. No to jedziemy z Bydgoszczy, panie, tylko że jest tutaj, a w stronę oczywiście południa. Albo na Toruń, albo na Łódź. Co mamy? O nie! O nie! Idąc ale z tragicznego kolejowego, twoja mama, nie, o bogowie! Nie. O nie! O bogowie, no! No, ale to jest złe. No. Tak. Fox, słyszałem, że auto ci się zepsuło. No pewnie. No, a co się stało? A tam. Tak, coś się zepsuło. Nawet jeszcze nie wiem, bo nie miałem czasu. Wyobraź sobie, że po prawej stronie jest twój własny plecak odrzutowy! O kurde. No, ja cię kręcę, na razie same dobre karty, co nie? No. Ale Krzysiu, ja nie mam licencji. Oj tam, a no. Myślisz, że a po dodatkowo lewą stronę warto przejechać, ponieważ z tej strony jest Beata z działu her. No, ale za to po drugiej stronie jest płatny zabójca, który będzie chciał cię zabić. Nie wiadomo w sumie, bo nie jest napisane. No, nie wiadomo w sumie. Ale jest bezwzględny i ktoś może dać na ciebie. Zabójcą skutecznym jest, możesz go zatrudnić co najwyżej. No. Dobra. I teraz, słuchajcie, plot twist, nie? Mhm. Albo pójdzie po twoją mamę. Twoja mama kopie każde zwierzę, które spotka po drodze. O nie! Tylko nie to! Ale też twoja mama... Ale nadal to jest twoja mama, więc wiesz, no... Mimo wszystko, Fox. Śpieszy się do domu, aby się tobą zająć, bo jesteś chory! O nie, no to nie wytrzymam! No właśnie, Fox, no chyba nie możesz tego zrobić w takim razie, co nie? Szybka decyzja, kręcę w lewo, bo to nie ma co robić. Nie ma to, no. No niestety, no nie było przebicia, co nie? Mojej drużynie, przepraszam, ale... Twoja mama, no to nie masz szans, nie? No, bardzo potężna karta była. Patrzcie na wpadkę. No, wpadka. Leci po zwycięstwo, ja cię kręcę. O, bogowie, ja jestem prowadzącym. Ja jadę w takim razie z Międzyzdrojów. Bibliotekarka z małego miasta, którą wszyscy uwielbiają. A porwaj dzieci, które uciekają przed złą wiedźmą. Po lewej stronie, Bladi. No. Masz dżina, który może ci dać przyliczenia w tym, żeby taka sytuacja się nigdy nie wydarzyła. Ja cię kręcę, no ten dżin to trochę mnie przekonuje. Fajnie Bladi, z tymi trzema życzeniami trochę, co nie? Bladi, po co ci ten dżin, skoro możesz mieć działający wehikuł czasu? No, ale wiesz co, z drugiej strony jak sobie myślę, że jakbym spotkał dżina, to mogę życzyć sobie wehikuł czasu. Niestety dżin nadal tutaj ma jakieś taki dodatkowy plusik. Zawsze są złośliwe, zawsze ci to jakoś przekręcają. Nie, no ja wiem. Jak masz dżina, to możesz go popracić o nieskończoność życzeń. No, stary dobry numer. Ale niektóre dżiny mają to zablokowane. Zastanów się, bo po prawej stronie jest robotyczny akwarelista. O bogowie! No, no nieźle. Ja już wiem jak to się skończy, ale po lewej stronie jest krzykacz, który mówi, że ci się nie uda. Co? Nie uda mi się? No, nie uda ci się przejechać po prawym torze. W takim razie ten... Robo akwarelista jeszcze więzi w piwnicy czteroosobową. No nieźle, co tu się dzieje najlepszego? Za to Jean ma niezdiagnozowany nowotwór w zaawansowanym stadium. Nie zdążysz powiedzieć. Mi się wydaje, że zdąży. Po prostu przed śmiercią. Mogę życzyć sobie, żeby się wyzdrowiał przecież. Poza tym no nie. Widocznie nie. Mi się wydaje, że zdąży. Dobra, prawy przejeżdżam tor. No, Eybi, nie wiesz, że wygrałeś to. Ja cię kręcę. Tum, 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 tum. Jadę z Warszawy Zachodniej Na Warszawę Wschodnią. Wow! Wow! Szczęśliwy piesek bez przedniej łapki. Najwybitniejszy kucharz świata. No. Najwybitniejszy kucharz świata. Ale co z tego, skoro jest tam szczęśliwy piesek bez przedniej łapki, chyba nie chcesz go przyjechać. No, ci go upiecze. No. O, ale on już i tak nie ma łapki. No właśnie, to chcesz go jeszcze dopiero czekać. Konduktu pogrzebowego. Chyba nie chciałabyś... Chciałabyś przejechać kobiety, która wymyśliła lek na raka. O kurczę. No, wiecie, z tym konduktem pogrzebowym, no to no, oni i tak idą na pogrzeb, więc nie wiem. No dobra, no to ale oni są potrzebni. Ale kto, oni... kto będzie... No właśnie, kto będzie tą śmieszną muzyczkę taką sobie śpiał i tak tańczył, co nie? Tak, poza tym po lewej stronie jest wielbłąd, który uparcie na ciebie pluje. Oje, zapomniałem spojrzeć karty, musisz poczekać teraz chwilę. No, a po prawej stronie jest horda zombie, która idzie prosto na ciebie. Chyba nie chciałabyś mieć z nią do czynienia. Wolisz być opluta czy zjedzona przez zombie? No właśnie. Nie wiem. No, dylemat jest ciężki. O bogowie. O, Jimondo 2016, dzięki za subskrypcję, GGCXy. Przed uderzeniem? No, jeżeli wybierzesz ten tor, oczywiście. No to może będzie cierpieć. No, ale trudno, jak to się mówi. Nie, to właśnie w ręce, jedną no to jak w nią uderzy, no to nic nie spadnie. Nie, no tam co się przejmujesz, Patka, no trochę pocierpi i tyle, no zdarzają się takie rzeczy, no. No, ale jak i tak będzie. I tak efekt jest ten sam. A piesek co z tego, że... A piesek? Zobacz jaki biedny jest piesek. Piesek co z tego, że jest pieskiem i nie ma łapki? Ale właśnie kupuje ci wymarzony prezent. Niech cierpi ta kobieta. Jadę prawy. No. No, Eybi, widzę, że się odrabiasz, co nie? Odbijam się. No. Masakra. No, ale jednak tutaj... że bardziej się przejmujemy jakimś psem niż no chyba normalne to jest. Kto się normalnie... Poza tym prezent kupuje w paczce. Kto by się nie przejął w takiej sytuacji, Chyba każdy by się przejął. No. Ja zwykle sobie jadę trasą Wrocław-Zielona Góra, więc jadę sobie do tej Zielonej Góry i po drodze widzę po lewej stronie ratownik, który pędzi ocalić małe dziecko przed utonięciem. O nie! A po prawej stronie fontanna młodości. O nie! Ale to już nic nie trzeba dodać. O nie! Tylko nie to. Aż nie jestem. Krzysiu, byłeś kiedyś w Disneylandzie? Nie, nie byłem nigdy. To po prostu jedź prawo, bo jeszcze rozjedziesz tam i niszczysz. Ale nie lubię Disneylandu. Nie, no co ty gadasz? Disneyland jest super, Krzysiu, można tam jeździć z kolejkami, kręcić śmieszne filmiki. No, każdy by się ucieszył z Disneylandu, Krzysiu. No, ale Krzysiu, ale nie przejechałbyś przecież rodziny imigrantów, która poszukuje nowego życia. Nie no, przejechałby chyba na chillku, co nie? No. Ale wiem, co by na pewno przyjechał. Rodzinę kanibali z Podlasia. Podlascy kanibale, słyszałem o nich. No, słyszałem o nich z Podlasia. Ale są niegroźni, Krzysiu, więc ja bym na twoim miejscu ich nie przyjeżdżał. Za to po prawej stronie wpadka. Co jest po prawej stronie, że Krzysiu na pewno będzie chciał to przejechać? Krytyk napisał negatywną recenzję do Toy Story 3. No jak można? Jak tak można? Dokładnie, jak tak można? Ale co po jednej negatywnej recenzji, jak będzie i tak miała 5 gwiazdek? Właśnie. No. Ale nie wiem, czy wiesz, ta fontanna młodości tak naprawdę najlepsze lata swojego życia ma już za sobą. Ale fontanna nie żyje, więc mi się wydaje, że już nie warto ją przejeżdżać, bo i tak nic nie da, bo już najlepsze lata swojego życia ma już za sobą, ona nie żyje. Jak nie żyje? No ma już za sobą, czyli już... Więc już nie wiadomo, czy odmłodzi, tak, bo już najlepsze lata ma za sobą, więc może być popsuta. Ja będę miał najlepsze lata z tą fontanną. Nie wiadomo, czy będziesz miał najlepsze lata z tą fontanną, no. Z tego, co to jest napisane, już ma za sobą te najlepsze lata, więc dostaniesz co najwyżej te najgorsze. Tak nie działa. No, to, no tak działa, tak no bo działa, fontanna ma taką, nie, bo ona ma taką dystrybucję, co nie, że tam są takie półki, ma tam ile lat daje danej osobie. Aha. I na przykład te najlepsze już rozdała, więc Krzysiowi da tylko te chłopy lata, co nie. No właśnie, z sobą ma półki i tam ma najlepsze lata. Nie, najlepsze lata już dawno rozdała, Krzysiu, zostały ci tylko najchłopsze lata do rozdania, więc nie wiem, czy to jest takie dobre, co nie. No bo to jest młodość. To są nie, takie... nie, no właśnie, nie, to jest, to najgorsze lata to są takie, wiesz, starość, co nie, umieranko, tam jakieś choroby, no właśnie bardzo fajne rzeczy. Bladi, ale jeżeli Krzysiu rozjedzie rodzinę kanibali, to dostanie pokojową nagrodę Nobla. Jadę w lewo, jadę w lewo. No i co Krzysiu z tą statuetką zrobi? Odbijam się. Umierają w fontannie młodości. Odbijam się S. Ja nie wiem po prostu, co nie. Ja nie wiem, co poszło nie tak w tej dedukcji, ja nie mam pojęcia. Wszystko wydawało się iść zgodnie z planem, ale coś jednak nie udało się.